Wielebne siostry, siostry i bracia. I wielu z was korzysta z komputera i też jest analogowo wydrukowany. Program duszpasterski na ten rok 2024, który brzmi: uczestniczę we wspólnocie Kościoła. I tam, jak otworzymy ten program, na każdy miesiąc są takie konferencje na luty. Tematy są następujące. Moje życie duchowe to ogród, który muszę pielęgnować. Druga, sakramenty święte to listwa zasilająca moje życie duchowe. Dalej, Pismo Święte to źródło życia i radości. I czwarte, jak wielkim darem jest modlitwa. A szczególnym, drodzy, formą modlitwy jest adoracja, którą też adorowaliśmy Pana Jezusa przez pół godziny. Drodzy, Pan Jezus to nie jest jakaś postać historyczna, ale On działa i to działa bardzo mocno. Ja sam byłem świadkiem przy grobie Pańskim, kiedy wyszła pewna pani, to była, z tego co wiem, z Grecji, wierząca. No, szatan się poznał, w jakim miejscu była i to się nie da opowiedzieć, jak ona się zachowywała, taki pisk, wrzask, to był taki ryk dosłownie. Później tam księża wzięli do takiej sali, bo ludzie też trochę wypłoszyli. Po prostu była opętana przez złego ducha, diabeł przemówił przez nią. Wyszła z grobu i zaczął diabeł przez nią krzyczeć. Kiedyś też modliliśmy się w miejscu, gdzie Pan Jezus całą noc spędził, tak zwana ciemnica, to jest San Petrus in Alicantu, gdzie Kajfasz miał swój pałac. I też taka pani, która opowiedziała mi, tak mieliśmy trochę czasu, całe swoje życie, no trochę nieciekawe. Kiedy weszliśmy do tej cysterny i taka pani polonistka pięknie odczytywała psalm 88, ta kobieta, tak Słowo Boże dotknęło, że kobieta zaczęła szlochać, płakać. To udzieliło się nam wszystkim, po prostu no, z 10 minut wszyscyśmy nie wiedzieli nawet dlaczego, aleśmy po prostu płakali. To był taki, dosłownie sobie przypomniałem, to był taki jakby ten płacz serdeczny, bo mówimy, że Piotr gorzko zapłakał, ale on zapłakał, płacz wyrwał się z serca, on serdecznie zapłakał. I drodzy, Pan Jezus i dzisiaj dotyka serca ludzkiego. Ważne, że my po prostu otwieramy się na działanie Jego łaski. Nie sposób wszystko powiedzieć. Postanowiłem dziś i jutro skoncentrować się właśnie na Najświętszym Sakramencie. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Pragnie, aby wszyscy mogli mieć do Niego dostęp. I aby ludzie jak najczęściej przyjmowali Komunię Świętą oraz adorowali Go w Najświętszym Sakramencie. Wyraża to pragnienie w licznych, współczesnych, prywatnych orędziach. Jak wiemy, prywatne, nie wszystkie są przez Kościół zatwierdzone. Tutaj to musi przejść takie dość solidne sito. W notatce benedyktyńskiego mnicha znajdujemy następujące słowa Pana Jezusa. To dlatego pragnąłem pozostać obecny w sakramencie mojej miłości aż do końca czasów, aby dusze wiedziały, gdzie mnie odnaleźć, aby mogły się łatwiej do mnie zbliżyć, z pewnością, że będą wysłuchane i z ufnością w miłosierdzie mojego serca wobec świata naznaczonego cierpieniem i spustoszonego przez grzech. Nie ma skuteczniejszej formy modlitwy wstawienniczej niż ta, gdy dusza zbliża się do mojej eucharystycznej obecności, pewna, że mnie odnajdzie i że będzie wysłuchana. Nie opuszczam dusz w potrzebie. Stałem się im bliski, tak bliski jak najbliższe tabernakulum. Pragnienie Jezusa, aby kościoły były otwarte i aby trwała w nich adoracja Najświętszego Sakramentu, wyrażona jest również w nauczaniu Kościoła. Między innymi jest wiele dokumentów, ale w Adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykta XVI, zmarłego, mówimy papieża, zawarta jest prośba, by w każdym mieście był kościół z wieczystą adoracją. Dzięki Bogu, ja w tej chwili przebywam na Stanisławówce, my mamy taką adorację od rana do wieczora. Wiem, że też są już kościoły, gdzie jest nawet całonocna, dobowa adoracja.
Również w liście kongregacji do spraw duchowieństwa skierowanym do biskupów ponawiana jest prośba o adorację Najświętszego Sakramentu jako najskuteczniejszego sposobu wyproszenia nowych powołań kapłańskich i daru świętości dla kapłanów. W Redemptionis Sacramentum czytamy: kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem ofiar eucharystycznej. Pobożność więc zarówno publiczna, jak i prywatna wobec Najświętszej Eucharystii winna być gorliwie wpajana również poza mszą świętą, aby wierni oddawali cześć uwielbienia Chrystusowi obecnemu prawdziwie i rzeczywiście pod postacią hostii, który jest kapłanem dóbr przyszłych i odkupicielem wszystkiego. W encyklice o Eucharystii święty Jan Paweł II napisał: jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. W notatce z In Sinu Jezu, co się tłumaczy na łonie Jezusa, znajdujemy następującą obietnicę. Kiedy jestem w jakimś miejscu adorowany, moje ukryte działanie w duszach potęguje się w cudowny sposób. Miejsce to staje się centrum, z którego na świat, znajdujący się w niewoli nienawiści, ciemności i śmierci, emanują miłość, życie i światło. Kaplice adoracji nie są jedynie schronieniem dla pobożnych wiernych. Są one pełnym blasku ośrodkami intensywnego boskiego działania, które wychodzi poza mury kaplicy, do domów, szkół, szpitali, więzień, a także do ciemnych i zimnych miejsc, w których dusze są zniewalane przez szatana i przenika serca, uzdrawia chorych, nawołuje do powrotu do domu tych, którzy oddalili się ode mnie. To właśnie dlatego dzieło nieustanej adoracji, albo choćby dłuższej codziennej adoracji, ma głęboko apostolski charakter i wyróżnia się nad przyrodzoną owocnością. Faktem jest, że w parafiach, w których wprowadzono wieczystą adorację, znacząco wzrasta liczba powołań do kapłaństwa i stanu zakonnego oraz bardziej wyraźnie maleje ilość wszelkiego rodzaju przestępstw. Dzieje się tak, ponieważ szatan wyrzucony jest z każdego miejsca, gdzie adoruje się nieustannie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jezus w hostii jest Panem, który przepędza demony i działa z mocą oraz skutecznością nieskończenie większą niż wszystkie siły bezpieczeństwa na ziemi. Kościoły, w których trwa nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu, są miejscem, gdzie Pan Jezus dokonuje wielkich cudów. W orędziu In Sinu Jezu znajdujemy następujące zapewnienie. Jestem żywy w sakramencie mojej miłości. Działam z mocą w każdym momencie, dokonując ołtarza tego, czego dokonywałem podczas mojego pobytu na ziemi. Z sakramentu mojej miłości uzdrawiam chorych, ślepym przywracam wzrok, głuchym słuch, niemym mowę, chromym zdolność chodzenia. Jestem uzdrowicielem dusz i ciała. Ci, którzy z wiarą zbliżają się do mnie, nie odejdą z pustymi rękoma. Ci, którzy przychodzą, ufając w moją eucharystyczną miłość, doznają i uzdrawiającej mocy. Ksiądz Lofeudo opowiada o przypadkach niedoszłych samobójców, którzy zrezygnowali z odebrania sobie życia tylko dlatego, że w środku nocy przypadkowo weszli do kościoła z wieczystą adoracją. Zdarzyło się to między innymi we Włoszech w mieście Prato. Pewnego dnia około 4 nad ranem jakaś zdesperowana kobieta weszła do kaplicy adoracji i klęknęła przed Najświętszym Sakramentem. Okazało się, że szła w kierunku mostu, aby odebrać sobie życie. W pewnym momencie zobaczyła światło w kościele, weszła więc do środka i uklękła przed Najświętszą Hostią. Doświadczyła wtedy niesamowitej miłości Chrystusa. Poszła do spowiedzi i całkowicie uporządkowała swoje życie, zerwała grzeszne związki i na pierwszym miejscu postawiła osobistą relację z Chrystusem w codziennej modlitwie i Eucharystii. Kolejna historia
dotyczy pewnego małżeństwa, które na skutek długotrwałego konfliktu było w stanie rozpadu. Małżonkowie złożyli już pozew rozwodowy. Życzliwa im osoba doradzała, aby poszli do spowiedzi. Codziennie przyjmowali Komunię Świętą i przez godzinę wspólnie adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po kilku tygodniach stał się cud. Małżonkowie wycofali pozew sądowy, pojednali się ze sobą i znowu są razem. Jezus obecny w Eucharystii tak przemienił ich serca, że na nowo pokochali się czysto, bezinteresowną miłością. Rycerze Maryi. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu nie trzeba nic robić. Wystarczy trwać w ciszy w obecności Chrystusa. Cieszyć się nią i otwierać przed Jezusem swoje serce tak, aby On mógł je leczyć i przemieniać swoją miłością. To, co Ojciec Święty Franciszek powiedział, to takie opalanie się, można powiedzieć. Jak idziemy na plażę, to nic niewiele trzeba robić. Położyć się i słońce opala. Tak samo i przed Najświętszym Sakramentem. Trwając na adoracji, mamy pozwolić Jezusowi, aby nas kochał i tulił do swojego serca. I to jest najważniejsze. Trzeba pamiętać, że podczas adoracji powinniśmy także czynić zadość za grzechy świata oraz za wszelkie profanacje Najświętszego Sakramentu, świętokradcze przyjmowanie Komunii Świętych w stanie grzechu śmiertelnego oraz za wszelkiego rodzaju apostazję, czy odstępstwa od wiary. 2 lata przed objawieniem Matki Bożej w Fatimie anioł przykazał dzieciom, aby przed Najświętszym Sakramentem zadość uczyniły za grzechy świata. Nauczył ich wtedy takiej pięknej modlitwy. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiarowuję Ci przynajdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa, obojętność, którym jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczyny Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. W orędziu opublikowanym w książce In Synu Jezu także znajdujemy liczne fragmenty, w których Pan Jezus prosi o adorację wynagradzającą, o czynienie zadość za odrzucenie i znieważanie Jego miłości. Mówi tam Pan Jezus: bardzo boleję nad zamkniętymi kościołami, nad tym, że tak wiele dni pozostaje sam opuszczony w tabernakulum. Bądź ze mną obecny w sakramencie mojej miłości, w sakramencie mojego boskiego towarzystwa dla każdego wędrowca przemierzającego tę Dolinę Łez. Jestem wciąż nieznany, opuszczony. Nawet ci, którzy twierdzą, że wyznają tajemnicę mojej rzeczywistości, rzeczywistej obecności w sakramencie ołtarza, zostawiają mnie samego. Jestem traktowany z przerażającą obojętnością, z brakiem szacunku, z chłodem, który sprawia, że aniołowie płaczą, bo nie mogą wynagrodzić mi obojętności i osiadłości serc ludzkich. Tylko człowiek może czynić zadość za człowieka. Wciąż brakuje miłosnej odpowiedzi ludzkiego serca wobec mojego eucharystycznego serca przebitego, lecz żywego i bijącego w sakramencie ołtarza. Zdarza się, drodzy, że nie od razu i nie bezpośrednio otrzymujemy Bożą odpowiedź na swoje modlitwy. Wiemy, że nie możemy Pana Boga traktować tak, no, instrumentalnie, jak pociągniemy pacynkę, prawda, za sznureczek i wszystko gotowe. W tych sytuacjach przypominamy sobie te słowa. Jeśli zwlekam zdanie Ci odpowiedzi, ufaj, że wyjawię Ci ją przez osoby, które Cię otaczają lub które są z Tobą w kontakcie, albo przez wydarzenia, okoliczności, czy też te ledwie zauważalne znaki mojej opatrzności, poprzez które zapewniam małe dusze o mojej miłości. Bo drodzy, wiemy, że także Pan Bóg nie stanie przed nami, jest duchem, prawda? Nie powie nam palcem, co mamy robić. Bóg posługuje się kim? Ludźmi, zdarzeniami, a my jako istoty rozumne mamy to odczytywać, no,
w świetle wiary, w Ewangelii. I taka jeszcze piękna, drodzy, modlitwa i pieśń do tego. O mój Jezu, staję przed Twoim eucharystycznym obliczem, aby Cię adorować, aby Cię wynagradzać, aby powiedzieć Ci wszystko to, co duch Twojej miłości wzbudzi w moim sercu. Przychodzę, by na Ciebie patrzeć. Przychodzę, by Cię słuchać. Przychodzę, by przyjąć od Ciebie wszystko to, co Twoje otwarte serce pragnie mi dziś powiedzieć i ofiarować. Dziękuję Ci, że zbliżyłeś się do mnie. Wysławiam Twoje miłosierdzie. Wyznaję odkupieńczą moc Twojej najdroższej krwi. Będziesz tam. O,
Tylko jedynym, prawdziwym królem serc może być Chrystus, bo On jest dobrym pasterzem. On powiedział sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.